mamy każdy. Zapraszamy. Tamto wydarzenie, które miało tu miejsce, możemy z przyjemnością i z dumą wspominać dzięki obecnemu wśród nas księdzu arcybiskupowi seniorowi Bolesławowi, którego w imieniu Rady Duszpasterskiej i całej naszej parafii raz jeszcze gorąco i serdecznie witam. Panie Teodorze i całej rodzinie, dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tych przepięknych dzieł. Dzięki tej operatywności i nowym, wspaniałym pomysłom, które wierzymy, że otrzymuje od Ducha Świętego, w ostatnim okresie powstała szopka świąteczna z prawdziwego zdarzenia. Została zbudowana przepiękna grota Matki Bożej. Wierzymy, że Święta Rodzina, która jest patronem naszej parafii, wynagrodzi gospodarzowi, księdzu proboszczowi za wszystkie te inicjatywy i pomysły już zrealizowane oraz udzielę błogosławieństwa w nowych, wspaniałych pomysłach oraz wielu łask Bożych. Tylko gratuluję i myślę, że pragnienia Matki Bożej Fatimskiej tu się realizują, bo ona powiedziała, że jest Matką Bożą różańcową i prosiła każde widzenie z tymi dziećmi, odmawiajcie różaniec, odmawiajcie różaniec. I zdaje mi się, dzisiaj to chyba jej pragnienie, odmawiajmy różaniec w intencji naszego narodu, bo jest bardzo poważnie zagrożony. Myślę, że ludzie tego nie bardzo widzą, ale po nas ogłupiają mass media, a jednak módlmy się za nasz naród, za nasz Kościół, bo diabeł swoje robi. Ale Matka Boża zdepcze jego głowę, tylko musimy jej pomagać. Właśnie różańcu. Dlatego na początku przy wejściu jest Bartymeusz, ślepy Bartymeusz. Wchodząc, czasami jesteśmy ślepi, ale dzięki modlitwie różańcowej, rozważaniom możemy przejrzeć i dojrzeć prawdę. Jest poświęcam, módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty uczyniłeś wielkie rzeczy Najświętszej Maryi Pannie, wybierając ją na Matkę umiłowanego Syna swego i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ona stała się błogosławioną między niewiastami, bo uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jest przez Pana. Prosimy Cię, pobłogosław tę stację Różańca Świętego, wotum wdzięczności naszej parafii za dar wielkiego Polaka Jana Pawła II. Niech to miejsce przypomina nam, że Maryja jest Matką Chrystusa i naszą Matką, do której możemy się uciec w każdej potrzebie. Ona jest niezawodna. Spraw także, abyśmy jak ona naśladowali Chrystusa Pana naszego i obyśmy naśladowali naszego Ojca Świętego Jana Pawła, który z różańcem szedł przed życiem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ja teraz poświęcę. Dlatego przy wejściu jest drzewo różańcowe, na którym wisza różaniec, różańce. Gdyby nawet ktoś zapomniał, nie miał, może sięgnąć, wziąć, odmówić sobie dziesiątek, czy dwa dziesiątki, czy całą część i z powrotem tutaj powiesić. Ale jeśli ma ktoś swój, to niech go tutaj nie wiesza, nie zostawia, tylko zabiera ze sobą i modli się w domu. Zapraszam, a jeszcze pokazanie.
jedno. Ale już będziemy szli dróżką. Tak powoli, excelencjo. Do Bąbolnicy ksiądz arcybiskup chodził tyle do Częstochowy, to i z nami przejdzie tę dróżką pierwszy raz. To jest pierwszy pielgrzym. Tak. Zwiastowa. Tak. Radosna chwila dla Marii, szczęśliwa dla nas, super Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Tak. Te wszystkie, jego ekipa zrobiła te wszystkie kapliczki. To mój brat. Ale jednocześnie to jest bardzo ważne.